Jaćka, pomóż ci? Nie, dam sobie radę. No to ci pomogę. I o tutaj... Buziaczki, kurwa. Pierdolno, wybił szybę. Dobry? Dzień dobry. Nic się kurwa nie stało, bo już tak przypierdolił, że aż zęby... Ała, teraz... Ma dwie sole, trzy strony. Chcesz coś dodać, Łonik? Tak, jestem waszym fanem. A ile masz lot? Co? Ile masz lot? 12. O. No i tak, żeś najstarszy z całej gromadki. Ale nie gram w LOLa. Farminga wolę. Tylko Farmingo? Tak. Tylko Farmingo. I dodatek sobie kupiłem, Golda. Zetora? No. O, burżuazja. No. Matko bosko, mówię. Proszę ciebie, Kwernelandii. Jakieś takie kombajny dziwne. No, ruskie, jak papierosy. Dobrze, że nie żydowskie, a skurwysynu no, Żydów ja. Nie ciąłbym, ja bym wtedy kosą ciął. Sierpem bym ciął niż tym kombajnem. Sienek, no. Nie hamuluj tak, bo wypadnę. Cześć kochani, witajcie, z tej strony Mafia Solec. A jak już pewnie widzicie, znajdujemy się dzisiaj w oto tej pięknej, ogromnej, wszechmogącej maszynie. Jest ze mną oczywiście pan minister do spraw uprawiania roli, pan Gołaszewski. Przywitaj się bardzo ładnie. Witam serdecznie. Inaczej koły. No a tu to tą mordę, to znacie. Cześć. No, to jest Miki. I jak widzicie, jest już grudzień 24. Zaraz jedziemy na Wigilię, ale trzeba uprawić pole i zasiać. Jeszcze gwiazdki nie będzie, bo mgła zajebista jest. Mgła jest dzisiaj bardzo duża. Na razie goły tutaj użyźnia ziemię, ponieważ są kamienie. Ty, te koła w drugą stronę nas pchają, w ogóle się tam z tyłu kręcą, do tyłu. Ma napęd steczny. Byś tam wysiew zaczął, bo zobacz, tam się ma 0,0 koma na hektar. Ty, a te wałki takie stop, to co to jest? No na razie nie sieje, także nie będzie. A, to będą wałki. Zobacz, kurwa, jaki on jest mądry. To jego maszyna troszkę musi się znać. Troszkę. Dzisiaj goły dzisiaj jak szedł, to się wypierdolił na kolanach. Wróciłem troszeczkę. Ogólnie o, już jest prawie 16, czyli mamy jeszcze około 40 minut, żeby cokolwiek nagrać, ale pewnie się nie uda, bo się zaraz ciemno zrobi. Co wam tu mogę pokazać? No to pole jest jakie jest. Jest po ziemniaczkach. Jest po ziemniakach, właśnie niestety nie udało nam się nagrać ziemniaków. A tu była dość jebitna akcja. Ale to wszystko chłopaków wina niestety, bo nie właśnie przyjechali. No, ty zawsze nocą kopałeś. Niewdzięcznico. A no, co też trzeba. No, Mateusz ogólnie... W nocy to ja mam inne zajęcie. Mateusz przychodził ze szkoły, jod coś jak upolował i około godziny 18 wybywał z domu, siadał na swój sprzęt i kopał ziemniaki do 6 rano, poszedł się obchlyptał rano i pojechał do szkoły. Zaznaczając, że jego sprzęt to brał haczkę, taką to motykę brał. I w nocy. I w redlinę i na jumę do sąsiada. Ja ogólnie to jak widzi, tam Miki musi tu mnie siedzieć, bo jeszcze goły nie ma zainstalowanej wersji 3-osobowej. O, tam jak widzicie, to se przekręcę, żeby nam za ciepło tutaj nie było. Bo jest za gorąco. No jest, no. Jest. Jeszcze ty w tym kubraczku takim no bardzo męskim. Kolego, a powiedz mi, który będę do sierp, to ja ci powiem. Kurwa, ten. Kolego, to może inaczej, wypuścimy na układ. Ktoś do informacji jak dróżko, a ty mi dasz 5 zł. Może być przelewem. Przez CB też. Do czytnika przystawisz i mi na konto przelejesz. W naturze nie przejmuję mu od razu. Dobra, daj. Nie rozumiem. Poznał Miki, co chyba powiedział. Zwij mi tego chuja z mordy, bo ci nie rozumiem. O kurwa. Ale powiedział. Nie rozmawiam, więc na serio. Teraz mi przerwałeś. A dokończaj te ziemniaki. To Mateusz, tak podsumowując, bo już jesteś po wykopkach. Ile z 2 miesiące zeszło? No coś koło tego, nawet nie cały. Widzi ta? To jest, i jak ktoś powie, że praca na roli jest łatwa. 2 miesiące chłopak się męczył. Ile było? Z 55 hektarów czy wincy? 40. Kurwa, 40 hektarów, 2 miesiące. I widzi ta, wy później bierze ta... Ale byście się nagrali ładnie, 2 grime chodziły. No, 2 grime chodziło. Ogólnie później, a nie, już kurwa, będzie za cimno. To jest dopiero pizda, nie? 2 miesiące kopać ziemniaki, a my nawet nie przyjechaliśmy tego nagrać. No, i teraz przyjechaliśmy, jak właśnie skończył wczoraj. To jest dopiero, kurwa, nie fart życiowy. Teraz tak patrzę na Bolka, to kurwa na zabor się myślę przez to. Ja to za tobą też. Nie. Ja nie miałem problemu. Ty tu byś przerobił, przecież tu jeszcze by weszło ze 2 razy grimem, byś objechał dookoła. I nagramy.
I nagramy jeszcze. Jeszcze zdążą dzisiaj zima, bo bizon był odpalany. Ale kręci dupą jak kierownicą. Agresywnie. Agresywne takie. Jak widzicie, tam jest nawóz, tu są ziarka. Tak, nawóz w formie płynny. Nie, granulowany. Nie, granulowany. O, teraz będzie jazda. Tu będzie pewnie ciężko, nie? No. No. Także na razie wzruszamy tą ziemię, no to wita. Będzie ciężko później. Poprzeczniaki pozbite. Tak, poprzeczniaki zbite, bo to wiadomo, jak ziemniaczki były, to się troszkę kopało. Kurwa, jeszcze krówki. Co one żrą? Kawę, kurwa. O, jak było, może słychać, pierdolnę nim właśnie w kamień. Ogólnie może jeszcze żaba przyjedzie, jak zdąży, bo ciemno, będzie zaraz. To pewnie nie zdąży. Ty, te drzewa to mi się podobają. One dobry cień dają dla krów. Weź chcę ukradnie. Ty, patrz, Ankum też ludzie kiedyś kopali. No. Tyż byś dał radę, bo pojechałem 60 wziął, byśmy pożyczyli ten sprzęt od kolegi, byśmy 2 tygodnie wykopali, a nie żeś się tyle męczył. Kurwa, to już to wydajność jest chyba hektar na dzień. No a goły też kopał hektar na dzień. No ale na ciężkich ziemiach, gdzie Anka, to by totolotek zgubiła moment. O kurwa, totolotek, a ja się nigdy nie wygrałem. A ona kurwa by nawet zgubiła, jebana dobra jest. Ogólnie to my nawet nie wiem, gdzie jesteśmy, bo goł nas wywiózł na jakieś nieznane rejony. Tutaj pewnie żeśmy ze 3 województwa przejechali. 4. 2 w poprzek. 3 wzdłuż. I 3 wzdłuż. Kurwa, tu co tu było? Jakiś Ugór pewnie, ta? Tu jest wysypisko kamienia. Łoki. Kurwa. Patrz. O! Ty, a coś tam, jakaś dziwna odmiana czegoś chodzi. A to kury są. Ten jakiś staw wypierdolił, na ryby pewnie. No nie, kurwa, na grzyby. Tu. Na grzyby. Goły stąd pod... Ty pod lewoś pewnie? No, pod lewo. A, widzicie, no to jest nowoczesność, no tak, nie ma biedy, tak? Jak widzicie, ta kurwa... Dwie deszczownie mam. Jak jedną, a i gdzieś ta druga to gdzieś już tam stoi pewnie, nie? Bo ta jedna to taka jagnówka się wydaje. Ta tutaj przy hali. Co tam, kurwa, klikosz to radio! O, czuć tą moc. O, patrz, kurwa, kopie się. Nie wyjadzie pewnie stąd. Jo, wstanie my. Także no, szczeko dzisiaj długi wieczór. I noc? Nie no, noc nie. Zobacz, że niby nie sieje, a nawozu ubywa, nie? A te pokrętełko to od czego tutaj jest to pomarańczowe? Bo ono mi się podoba. Te? Tak. Pokrętełko jest czarne. Ale to całe. To co? To się nie kręci? Tak. No. I co, jak to się, jak to działa? Weź z nim bieg teraz. Nie no, żartuję, bo... Oła! No ty masz dupek, oła! Kur... O, dobra, teraz mi lepiej już. O, zobacz taki ziemniak. Takie ziemniaki u gołego były. No. Takie. Chyba w ogóle... Jak się będzie tak kupować na drugi raz ziemniaki, to pytaj ta skąd. Jak będzie tak chcieli worek taki lepszy, to mów ta, że od goła szeskiego. No, przemysłowe. One wtedy są bardzo dobre. No, na mąkę. Na mąkę. Z jednego ziemniaka cały talerz chwytków. Jo. My dzisiaj będziemy robić, jak pojedziemy. Takie ognisko, o kurwa, kamień. Przyora. Mączyste frytki będą, mąki. Ty te ziemię kiedyś orka widziały? Nie no, kiedyś na pewno. Jak jeszcze Mateusz nie miał takiego sprzętu jak tutaj, który ciągamy z tyłu. Kurwa, przyjdź z matką, bo cię nie rozumiem. Ale ty... Kurda, żeś tu zjeździł ładnie. Ty ten cały poprzednia chcesz tak zrobić? Nie. Dlaczego? To czemu porobiłeś takie dziwne? Teraz nierówne. Będę siał. O kurwa, zobacz, to zaraz się tu coś zadzieje. No, Mateusz zawraca. Będzie akcja, zaraz zobaczycie, jak pójdą nasionka. Wszystko będzie widać. Nie, ogólnie dzisiaj mamy... Kurwa, który? 11 listopada. Listopada, święto narodowe, a ja żadne flagi nie widzę. Ty powinieneś na to właśnie takie flagi wypierdolić na nim. A USA takie widzisz. Tak, żeby były takie chęciny, żeby były. Nie, ogólnie zobaczcie, jak bardzo ładnie po tym... Jak to ładnie robi, o, powiedzmy to tak. No, bez kitu, tym by kurwa jeździł. O. Będziesz wysiadał? Bo ja nie chcę. Nie, no nie wysiadaj, po co? Po prawymi drzwiami to nie wyjdziesz. A co byś musiał zrobić? A korbką tam zakręcić, żebyś na jeziorka przeszły, ta? No. Kurwa jego mać. Nic nie jest mechanizowane. Wszystko ja już muszę robić. No nie mów, że ty wychodzisz. To idziemy razem z tobą. Może nie, poczekaj. Poczekaj, bo on tu teraz... Mów, co robisz wszystko. Bo widzowie na pewno chcą wiedzieć takie rzeczy. Włączam przekaźnik. Przekurwa co? Przekaźnik. Ustawienie obrotów. Tak jak w FS-ie. Dokładnie. Goły specjalnie FS-a kupił, żeby się nauczyć, jak tu obsługiwać.
przestań tak gazować. Muszę. Jakie jest spalanie? Bo kiedyś słyszałem właśnie takie było pytanie. Jak... Za chwilę pokażę. Będzie. Serio? Będzie wszystko wyświetlało. To pewnie będą około 3 zer. Ale jeszcze nie wiadomo. Jak na razie 11,8 litra na hektar. Jeżeli stoimy, pali 11,8 na hektar. Słyszeliście, jak ładnie kabina wyciszona? Halo? Teraz telefon? No, właśnie zaczynam. No, widzi ta ciągle sprawdza. Tu nóż jest. Ciekawe na co? A tam widzi ta tą bańkę? Ziarka. Tam spirytus sobie, mo. Hancynowy. No, przejadę się, to zobaczę zaraz. Będzie cofał zaraz. Patrz, jaki pedał tam, jaki adum tam odstaje. Jaki duży. Nic nie wychodziło. Co tam patrzysz? O, Miki ma snapa, zapraszaj tego. Widzi ta czarnego snapa? No, ale brzydki ten telefon. No nie wiem, no jeszcze będę dojeżdżał. Może internetu. No, oni może ma kupić na polu internetu nawet. No, o Jezu. No, zajebałem kamerą. A tu kupa jest niewytarte w ogóle. Ten przód, ile on może mieć? 2 metry wincy? Tak się wydaje. Dobra, i będziemy ruszać prawdopodobnie zaraz. Mateusz tu właśnie, jak widzi, ta 210 kg na hektar. Ile ona ma długości tak razem? Pan mierzyliście kiedyś? Dłużsi od tira jesteśmy o metr. Ale tak całym sprzętem? No. O kurwa. To metr to jest ten obciążnik właśnie, który tam z przodu dynda. Jak widzisz, ten błąd, który nie jest nam w ogóle do niczego potrzebny, został zniwelowany przez użytkownika tego właśnie ciągnika. Mateusz właśnie teraz postanowił załączyć napęd, ponieważ troszkę nam ciężej. Kurwa, co tu się zadzieje? Ty, to jedno jest 218, a to na dole czemu jest 150? O co w tym chodzi? 210 idzie ziarek, a 150 nawozu. Wow. Jak widzi, to już wszystko wie, ta? Ale ogólnie to muszę zwiększyć ziarek trochę na więcej. Jo, bo po ziemniokach to jak się ziarko w ziemniak trafi, to już jest nieurodzajne. Kurwa, nie no, komputer fajny. Ale ma starego Windowsa. No mówiłem, to chodzi mi. Zobacz ta spalanie paliwa. Kurwa, ja bym 2 tygodnie polówką jeździł. O ja pierdolę. 51 litrów. O Jezu. To jak tir, kurwa. Nie no, gorzej. Gorzej. No ale no trudno, tak, no tak już życie. Ale nie łożysz i nie agregatujesz. Tak, no to sobie odlicz te wszystkie koszty, nie baty. Na hektar 13,5. No tam było na godzinę. A. No ale ty w godzinę pochwal się, ile potrafisz czasami zrobić? Na dobrym polu to nawet 5 hektarów. No to widzi ta. To ja bym nie musiał w ogóle w pole. Goły przyjeżdża na mnie 2 godziny, robi mi i ja idę spać. Tak śpię przez 6-7 miesięcy. Od czasu do czasu jakąś ręką nawozu sypnę i później wjeżdżamy i kosimy tylko. Zgadzam. O kurwa. Nie, ale widzę, że już ogarnięte masz odległości od miedzy, jak sobie jeździć. No. Widziałem właśnie ten, za gramanicą mają takie z przodu na tym, taką belkę wsuniętą i te łańcuchy. To też dobra sprawa jest, widziałem. Ja sobie 60 muszę zrobić, bo jak pukim za daleko bierę, to mnie nierówno czasami wychodzi. Bo Wojkowi to już chyba wystaje tak, że on dłużej jedzie, tylko mu tak koło plus. Właśnie już ostatnim 60 uszczelkę pod bolicą by było. I nie ma orania, zostało kurwa pół godziny orania i trzeba czekać. Trzeba wziąć się za robotę. Znaczy ja nie, bo ja nie umiem. Tata się weźmie. Widzicie, ukształtowanie terenu tutaj jest bardzo ubogie. Może to i dobrze. Właśnie siedzieliście gdzieś na takich galantych górkach? No takich galantych, że nawet ten nie mógł pociągnąć. A, no to ładnie. Kurwa, ciekawe jakby u mnie na glinie jeszcze. Jest ta górka i akurat kurwa pod nią jest glina. Jestem ciekawy, jakby dawał radę sobie. Zobacz, grime, jak zostawia ziemniaki. Ale no to są takie nieurodzajne, one są chore na przykład. Są zarażone. No i on sobie sortuje samoczynnie. Mają tam raka szyjki macicy. Jo, raka główki. Dobra, musimy wyjść zobaczyć. Będziemy właśnie opuszczać. Opuszczać będziemy naszą maszynerię. Prima roll! Ale ciepło. Mafia Solec. Jest dobrze.
mnie to chodzi. Kaj, ty prezes, idziesz. Kaj, ty do mnie chodź. Ale to one dobrze, bo one się rozpuszczą i dają takie coś jak łobornik. No proszę zobaczyć, jakie tutaj są bardzo ładne ziareszka. Przyniszka. O, i ona jak trafia tak w ziemniaczka, bo ona jest pod ciśnieniem, to później ziemniaka rozpierdala i jest podwójne ziarko. Łany tutaj, jak widzi, to są od zimioków. One się później w zimie, łynty, one się później rozpuszczają, dają zimi więcej niż nawóz. No chyba powiem ci, że ładnie. Ładnie. Zostawiłbym bez zmian. No ja bym znowu pogłębił ziarkę, bo widać ziarkę na wierzchu. A umiesz takie coś zrobić? Wystarczy się rozkręcić. Kurwa, tyle roboty. A możesz coś takiego, żeby to rozkręcić? Ręce. Kurwa, to ty naprawdę jesteś, ty taki męski. Daj zapałki, wypalim tą bruzdę. Miedzę, znaczy. Zero mechanizacji, wszystko ręcznie. Zero, wszystko ręcznie, nawet nie chcę wypalać. Bo on taką pochodnię tu rzucę, ściągnika i spalanie ulega właśnie. Ała! Debilu! Kurwa, jego ma. Zobacz taki obciuń. Odkręciła mu śrubę. Nie no, nie dobra. Halo! Stachu! What? Widzicie, tutaj słuchamy sobie dźwięków z obory. Ja miałem mapę od FS-a, bo Lusiemu na pendrive i wszystkie dźwięki wyczytało. No i zobaczymy, co jeszcze ciekawego będzie. Ja pierdolę. Fajna muzyka, dzięki, żeby nagrał. Zajebiste, ty. Ale zajebiste radę, żeby takie ci... O kurwa. Nie wiedziałem, że poruszyłem, mam takie dźwięki, ja to muszę powgrywać. Heniu tam uciekł, nie, zostawi mnie. Dobra, dobra. Zaraz silnik wypluje. Matko bosko. Matka zobaczy, to mu opon nie kupi nic. Mówi, pojechałeś pół bieżnika nimo. Cały bieżnik zjebany. Autobusem. Widzisz, jak prawdziwy mężczyzna, trzymaką. Ej, bez kitu. Ej, bo jak cię pierdolnie, którym kurwa spadnie. Dawaj go do góry. Czekaj. Przesypuję. Kolek, wyjmij z kieszeni. Dobra, stój. Czekaj, ja go wezmę do siebie. Walnąłem się w udo. I mnie boli. Kurwa, nóż mi w nogę wlał. Bra, bo tam nóż jest. Boże, ja cię trzymam. Trzymaj go. Bo się potłuczę stary. Bernard, chodź, kurwa, spadniesz. Jeszcze do tyłu nie możesz dać już. Patrz, tutaj. Tutaj możemy. Ty, jak sobie swój. A gdzie tu może być spiryt? Ja tylko podciągnął i od razu lecią. Przepraszam. Dzień dobry, będzie na YouTubie? Będzie pan na YouTubie. Czekaj. Ty, a ile jest tego? Chymyn Jadwiga. Czekaj. Chymy tak. Myślałem, dzień dobry. Dobry. Chymyn Jadwiga. Łącz na 48. Objazd za pocztą w prawo. Dokładnie. Zgłaszam. Wybuch styrta jest podpalono i właśnie się dopala. Styrta się pali. Styrta się dopala. Syna nie ma w domu. Tak. Syn nie w ciągniku. Ta styrta pani mi powie. No, syna nie ma w domu. A straż jedzie? Chymyl Jadwiga.